Cześć, nie zdziwią Was te oryginalne okoliczności przyrody, w których się znajdujemy, ponieważ dzisiaj jesteśmy w stajni i jesteśmy tu nie bez powodu, ponieważ historia, którą chcemy Wam opowiedzieć, jest nierozerwalnie związana z osiodłanym końskim grzbietem i bez wątpienia, z całą pewnością można porównać ją do iście westernowych historii zawartych we wcześniejszych książkach pana Jarosława Wojtczaka. Pan Jarosław jest bowiem autorem pozycji książkowej, którą za chwilę przedstawimy tutaj w kilku słowach. Jednak dzisiejsza opowieść nie będzie toczyła się na bezkresnych preriach Stanów Zjednoczonych, tylko na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, na Półwyspie Synaj, ogólnie w Ziemi Świętej, pustyni Negev. Także zapraszamy. Kilka tygodni temu, dzięki uprzejmości wydawnictwa Bellona oraz Ryśka Kity z Forum Strategie, za co im oczywiście bardzo dziękuję, wpadła mi w ręce książka pod tytułem Berszewa 1917, wydana w cyklu Historyczne bitwy. Autorem książki jest wspomniany już wcześniej pan Jarosław Wojtczak. Jest to rekordzista, jeżeli chodzi o pracę z tej serii. Oprócz serii Historyczne bitwy, pan Jarosław jest również kojarzony z opowieściami, których kanwą jest starcie cywilizacji białego człowieka, reprezentowanego m.in. przez pionierów, którymi powodowały bardzo różne motywacje, a Indianami pierwotnie zamieszkującymi ogromne tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, powoli spychanymi w kierunku zachodnim, no i niestety powoli, aczkolwiek nieubłaganie, skazanymi na zagładę, można powiedzieć. Autor książki Berszewa 1917 zsiadł jednak z westernowego siodła, odłożył tomahawk, a biorąc do ręki bagnet i karabin kawaleryjski, postanowił zmierzyć się z pozornie odmienną tematyką I wojny światowej. Z pewnym jednak zastrzeżeniem, że nie jest to tematyka znana nam z pól Flandrii, poprzecinanej setkami transzei, statyczna i na pierwszy rzut oka nieruchoma i upamiętniona na przykład kwiatami maków oraz wieloma znanymi utworami literackimi, tylko tematyka manewrowa, spowita tumanami piaskowego kurzu, gdzie najważniejszymi przyczynkami sukcesu były zaskoczenie szybkością i kierunkiem działania oraz, jak możemy się domyślać, dostęp do wody pitnej. Jest to tematyka całkowicie niemal dzisiaj zapomniana, ponieważ tocząca się gdzieś w oddali od frontów mierzonych milionami ofiar. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Imperium Tureckie, co prawda będące już tylko cieniem mocarstwa sprzed kilku wieków, ale nadal posiadającym aspiracje do stania się ponownie czymś więcej niż tylko regionalnym graczem, opowiedziało się po stronie państw centralnych, co finalnie oczywiście musiało doprowadzić do konfliktu z Wielką Brytanią, obawiającą się poniekąd słusznie o swój protektorat w Egipcie, a w szczególności o kontrolę nad strategicznym przejściem z Morza Czerwonego na Morze Śródziemne, czyli nad Kanałem Sueskim. I w takim oto mniej więcej momencie autor podaje danie główne swojej opowieści, poprzedzając je krótką przystawką opisu sytuacji, w jakiej znajdowała się Turcja pod rządami młodych Turków. Ludzi o ogromnych ambicjach, powrotu państwa do czasu swojej świetności, ale przez to szalenie niebezpiecznych dla wszystkich innych niż ich własna kultur i religii, znajdujących się ciągle w granicach byłego imperium. Wyrazem tych ambicji miała być prowadzona przez Półwysep Synaj ofensywa turecka na Egipt, przeprowadzona w roku 1915, a zakończona porażką i przedstawiona pokrótce na początku omawianej książki. Przy okazji odparcia tureckiej ofensywy na Egipt i obrony kanału Sueskiego, autor wspomina o utworzeniu przez Brytyjczyków egipskich sił ekspedycyjnych, kluczowych oczywiście dla treści omawianej pozycji, a złożonych m.in. z oddziałów brytyjskich oraz konnicy korpusu ANZAC, czyli Australian and New Zealand Army Corps, inaczej mówiąc australijskich lekkich kawalerzystów oraz nowozelandzkich strzelców konnych. Co ciekawe, w opisywanych w książce walkach udział wzięli także tak zwani kamelierzy, najczęściej Brytyjczycy i Australijczycy dosiadający wielbłądów, a niemałą rolę odegrało również tak naprawdę raczkujące dopiero wojskowe lotnictwo, składające się początkowo po stronie brytyjskiej jedynie z trzech maszyn typu Morris Farman, które zresztą zostały dostarczone z portu w okolicach Bristolu przez statek, o ile dobrze pamiętam, SS Beethoven.
W tym miejscu dowiadujemy się również, że australijska lekka kawaleria nie była formacją w czystym tego słowa znaczeniu. Co prawda dosiadała ona koni i używała ich do szybkiego poruszania się, do szybkiego przemieszczania, ale nie była ćwiczona w wykonywaniu szarż, a jedynie, jak przewidywały ówczesne regulaminy, w walce w szyku pieszym przy użyciu karabinów i bagnetów. Choć jak się później oczywiście okazało, nie umożliwiało jej to prowadzenia boju w takiej właśnie formie. Kolejne rozdziały książki Berszewa 1917 to opis kampanii na Synaju roku 1916, gdzie bardzo ciekawymi epizodami były zakończony taktycznym sukcesem rajd na Jifjafę wykonany przez Australijczyków w siodłach oraz zwycięski zwiad bojem pod Katią oddziałów tureckich pod dowództwem Kresa von Kressensteina, członka niemieckiej misji wojskowej do Imperium Osmańskiego, który to rajd spowodował bardzo poważną rewizję sposobu użycia kawalerii przez brytyjskie dowództwo. Dalej, zgodnie z chronologią wydarzeń, mamy opis niezwykle wyczerpujących walk pod Romanii, dwóch bitew o Gazę oraz tytułowego starcia o Berszewę, na którą ataku Turcy raczej nie spodziewali się, oczekując trzeciego decydującego natarcia na Gazę. Dodatkowo mylnie w tym utwierdzani przez Brytyjczyków i ludzi pokroju majora Meissenhagena, który w sposób iście zawadiacki i kawaleryjski, a razem niezwykle oryginalne, o czym możecie przeczytać sami w tej książce, podrzucił Turkom pewną torbę, którą, jak sam to określił, wypełnił masą nonsensownych informacji o planach i problemach, które oczywiście Turcy wzięli za prawdziwe, co zdecydowanie ułatwiło Brytyjczykom wykonanie uderzenia po drugiej stronie frontu na wspomniane właśnie miasto Berszewa i tytułowe miasto z tytułu książki Berszewa. To się nazywa praktycznym wykorzystaniem potęgi dezinformacji. Co prawda Turcy dzięki działaniu własnego lotnictwa odkryli brytyjskie przygotowania do ataku na Berszewę, ale samolot zwiadowczy z dwoma lotnikami, jedynymi oczywiście osobami zdającymi sobie sprawę z tych przygotowań, został zestrzelony 27 października 1917 roku, a więc praktycznie w przededniu ataku na Berszewę, a sami lotnicy zostali wzięci do niewoli, więc o tych odkryciach, jak sami zapewne się domyślacie, nikogo po swojej stronie frontu powiadomić już nie zdołali. Totalny przypadek, który znacząco ułatwił zadanie Brytyjczykom. Sam opis ataku na miasto, ataku na Berszewę, jest niezwykle dynamiczny i porywający. No ale jaki miałby być, skoro turecką linię obrony przełamywali szarżujący kawalerzyści i, jak pisze sam autor, i o czym wspomnieliśmy wcześniej, kawalerzyści w tym aspekcie wojaczki zupełnie niewyszkoleni. W dobie karabinów maszynowych takie ataki, ataki szarżą uznawane były poniekąd słusznie, zważywszy na siłę broni maszynowej, na siłę ognia i skuteczność tego ognia, były uważane za zupełnie bezsensowne i zbyt kosztowne. Szybkość i zaciekłość tego brawurowego ataku całkowicie zaskoczyła umocnioną turecką piechotę, która nie nadążyła nawet zmieniać ustawień celowników posiadanej broni, w związku z czym jej ogień był wyjątkowo mało skuteczny. Dodatkowo linie obrony tureckiej zaraz przed wykonaniem szarży zostały dość skutecznie obezwładnione przez brytyjską artylerię, co umożliwiło części kawalerzystów zeskok z koni wprost do tureckich okopów i walkę wręcz na 45-centymetrowe bagnety, które wobec nieporęczności karabinów oraz braku lancji szabel chwycili w dłonie żołnierze 4 i 12 pułków australijskiej kawalerii lekkiej wykonujący właśnie tę szarżę. O furii i dynamice tego ataku niech świadczy fakt, że opanowanie dwóch linii tureckiej obrony zajęło kawalerzystom około 10 minut i to w transzejach, a nie na ostrzeliwywanym przedpolu, Australijczycy ponieśli największe straty w ludziach. No i oczywiście w koniach. Tymczasem pozostałe oddziały, które wykonywały ten atak, wpadły do Berszewy i zdławiły dosyć szybko wszelki opór, mocno już zresztą zdemoralizowanych Turków. Zajęło im to mniej więcej godzinę, opanowały wszystkie cele w mieście, biorąc przy tym masę jeńców i sprzętu oraz po skończonej walce w Berszewie, wykonując serię udanych pościgów za czmychającymi w popłochu oddziałami tureckimi. Można powiedzieć, zwycięstwo całkowite, które w pełni, naprawdę w pełni zasługuje na osiągnięty w historii status i zwycięstwo, o którym po dziś dzień z dumą opowiadają Australijczycy. Zresztą trzeba śmiało przyznać, że epickość tego ataku w galopie świetnie oddaje okładka stworzona przez pana Marka Szyszko. Naprawdę ciekawie i dobrze wyglądająca, doskonale prezentująca się okładka, dająca wyobrażenie o charakterze tego niesamowitego, naprawdę niesamowitego wyczynu.
Dalej, zgodnie oczywiście z chronologią wydarzeń, pan Jarosław Wojciak przedstawia sytuację na froncie bliskowschodnim aż do zawieszenia broni w Mudro w październiku 1918 roku. Opisuje tutaj m.in. jak została zajęta Jerozolima, opisuje rajdy Brytyjczyków za Jordan i zdobycie Damaszku, aż do ostatnich walk Aleppo zaraz przed wspomnianym zawieszeniem broni. Muszę przyznać, że książkę Berszewa 1917 czyta się naprawdę świetnie. Poznając działania kawalerii na rozległych obszarach, ma się takie nieodparte wrażenie uczestnictwa w czymś na wzór westernu, gdzie przeciwnicy uganiają się za sobą w spiekocie słońca, tumanach kurzu, zmęczeni nieustannym pragnieniem. Dodatkowym smaczkiem tej książki jest fakt, że autor przeplata jej narrację z oryginalnymi relacjami uczestników walk na froncie bliskowschodnim, co oczywiście buduje niesamowity klimat książki oraz pozwala lepiej zrozumieć, a nawet wczuć się w sytuację żołnierzy, którzy zostali wyekspediowani w ten ciężki do życia, a co dopiero do wprowadzenia walki rejon świata. Inaczej niż w trakcie walk na froncie zachodnim I wojny światowej, otwarte i bezkresne przestrzenie Bliskiego Wschodu i przez to właśnie zdecydowanie niepozycyjny charakter tej wojny spowodowały, że kawaleria odegrała w niej naprawdę decydującą rolę. Dodatkowo Australijczycy, przyzwyczajeni do wysokich temperatur, doskonale radzący sobie z wierzchowcami, tutaj oczywiście wchodzi w grę kwestia wychowania od małego w siodle, okazali się doskonałymi żołnierzami, stworzonymi do walki w tych naprawdę ciężkich warunkach. Okazali się żołnierzami, którzy w dużym stopniu przyczynili się do wielu, naprawdę wielu decydujących zwycięstw w trakcie tej kampanii, między innymi właśnie do zwycięstwa pod wspomnianą tutaj i opisywaną w książce Berszewą. Na głębsze zrozumienie charakteru walk, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie w trakcie I wojny światowej, wpływa umieszczenie w tej książce 8 map, które pozwalają zobrazować sobie to wszystko, co mamy zawarte w jej tekście, w jej treści. Niestety mapy są dość małe i czarno-białe, ale jak mówię, jest ich aż 8 i w sumie chyba lepsze takie niż żadne, co czasami w przypadku niektórych książek z tej serii się po prostu zdarzało. Lepszemu rozeznaniu treści sprzyja również zamieszczenie na końcu książki Ordre Batalii egipskich sił ekspedycyjnych z października 1917 roku, a także dwóch indeksów osobowego oraz geograficznego. I choć w przypadku tego drugiego mamy do czynienia z całkiem zabawną literówką, to obydwa spełniają swoje role i ułatwiają szybkie odnalezienie w treści książki konkretnej miejscowości czy też persony. Sama książka jest napisana bardzo zgrabnie, jej czytanie nie męczy, wręcz przeciwnie. Po każdej stronie ma się ochotę na jej odwrócenie i w treści nie zauważyłem również jakichś rażących błędów językowych czy wielu literówek, no poza może tą jedną wspomnianą w indeksie geograficznym. Treść książki jest ułożona w bardzo logiczną i spójną całość, która nie pozostawia tak naprawdę żadnego pola do domysłów. Można by więc powiedzieć, posługując się terminologią muzyczną, jadąca, aczkolwiek w tym przypadku chyba bardziej adekwatnym stwierdzeniem byłoby, że jest galopująca jak rumak. Ale mimo tempa narracji i dynamiki tej narracji jest całkowicie zrozumiała dla przeciętnego czytelnika. W sumie to nic dziwnego, ponieważ mamy do czynienia z weteranem tej serii, który doskonale rozumie i wie, jak poruszać się po meandrach trudnej sztuki piśmiennictwa. Komu więc siodło miłe i kto pragnie zaznać niedogodności kampanii przeciwko starym Jackom, bagnet w dłoń i na koń. Berszewa 1917, Jarosław Wojciak, bardzo solidna pozycja z serii Historyczne bitwy, warta polecenia, warta przeczytania, warta posiadania, polecam. Na sam koniec chciałbym powiedzieć, że znajdujemy się dzisiaj na terenie stajni Patataj w Kaniach Helenowskich, dzięki uprzejmości jej właściciela, bardzo sympatycznego poniekąd, pana Jacka, także z tego miejsca pragnąłbym właścicielowi bardzo za udostępnienie terenów, plenerów podziękować. No i wszystkim, którym oczywiście koński grzbiet jest nieobcy, jak również tym, którym może jest obcy, a którzy chcieliby się przekonać, zaznać troszeczkę kawaleryjskiego życia, zapraszamy tutaj do stajni Patataj do zrealizowania swojej pasji, być może jakiegoś niezrealizowanego do tej pory marzenia. Warunki są naprawdę świetne, można przekonać się o tym osobiście, przyjeżdżając do Kań Helenowskich i rozpoczynając, tudzież kontynuując swoją przygodę na końskim grzbiecie. A dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za odcinek, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Polecamy się na przyszłość i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!
Thank you.